Ulica Długosza w Kłobucku od wielu lat czeka na remont. Niestety jest to wydatek dość spory, bo wymagający zainwestowania kilkunastu milionów złotych. Aby ten remont był taki jak należy, oprócz samej nawierzchni drogi należy wymienić całe uzbrojenie, które się pod nią znajduje. W związku z czym to podnosi niesamowicie koszt tej przebudowy. W związku z tym całość inwestycji została podzielona na dwa etapy. Pierwszy etap w projektowaniu budżetu na rok 2014 został powiązany z Narodowym Funduszem Przebudowy Dróg Lokalnych. Zgłoszony został ten projekt do dofinansowania, po czym okazało się, że niestety, o ile znaleźliśmy się na liście, to niestety tylko na liście rezerwowej. Dobre wieści przyszły w czerwcu 2014 roku, czyli dopiero teraz, że jest szansa na to, abyśmy otrzymali to dofinansowanie. Jest niestety gorsza wiadomość w tym wszystkim. To dofinansowanie będziemy musieli wykorzystać jeszcze w tym roku, aby mogło ono zostać nam wypłacone. Więcej o sprawie powie nam burmistrz Krzysztof Nowak. Powiem szczerze, że to jest jakiś dziwny powrót do pewnie dawnych czasów, gdy trzeba było robić coś na termin, szybko i nie wiem, czy do końca dobrze. Chodzi o sprawę dotyczącą Narodowego Planu Przebudowy Dróg. Ze stosownym wnioskiem zwróciliśmy się w ubiegłym roku we wrześniu do Urzędu Wojewódzkiego, do zapośrednictwa Urzędu Wojewódzkiego, złożyliśmy stosowny wniosek na przebudowę w ramach tego programu ulicy Długosza, która, co tu dużo mówić, jest w fatalnym stanie. Musieliśmy prowizorycznie naprawić prawie 190 metrów, które w zasadzie przestała istnieć droga, która jest niezwykle ważnym, że tak powiem, szlakiem komunikacyjnym. Kwestia komunikacji samochodowej, transportu ciężkiego przebiegającego ulicą Długosza, ulicą Jasną, więc to wszystko się skumulowało w tamtym miejscu. No ta droga już, jak to się mówi, swoje lata ma, w związku z tym radni również zaakceptowali tę propozycję, aby wreszcie skorzystać z tego programu, uzyskując 50% dofinansowania, można by było tą drogę wreszcie przebudować. No i cóż, otrzymaliśmy informację po pierwszej ocenie wszystkich wniosków, że nasz wniosek znalazł się na szóstym miejscu listy rankingowej na miejscu rezerwowym. W związku z tym specjalnie nie liczyliśmy na to, że w ogóle te środki się znajdą, ponieważ w międzyczasie polski rząd wynegocjował, czy podjął decyzję, aby zasilić ten Narodowy Fundusz Przebudowy, czyli odbudowy dróg z Lasów Państwowych. Udało się to po jakimś czasie, uzyskano chyba około 720 milionów złotych dodatkowo na przebudowę tych dróg. W związku z tym również znaleźliśmy się jako miasto i gmina Kłobuck w tym podziale środków, które powstały z różnego rodzaju oszczędności, tych wszystkich, które wcześniej zostały rozpatrzone. No i otrzymaliśmy taką informację, że istnieje szansa, to było miesiąc temu dokładnie, istnieje szansa, że dostaniemy dofinansowanie rzędu 700 tysięcy złotych, czyli mniej więcej 1/4 w ogóle ogólnych kosztów, z nadzieją, że być może dostaniemy dofinansowanie. Oczywiście taki wniosek, jak do nas trafił, natychmiast podjęliśmy stosowne działania z aktualizacją kosztorysu, z badania wszystkich zgodności naszego projektu z aktualną, że tak powiem, sytuacją. No i po trzech dniach, w zasadzie podczas mojego urlopu, dostałem informację, że decyzja Ministerstwa Infrastruktury jest pozytywna i otrzymujemy całą kwotę, czyli 1,5 miliona. Tylko problem polega na tym, że są to środki budżetu naszego państwa i trzeba je wydać do końca bieżącego roku. W związku z tym czasu niewiele zostało. Wszystkie procedury, które żeśmy przeprowadzili, udało się skończyć do dnia 17, łącznie z podpisaniem stosownego porozumienia z przedsiębiorstwem wodociągu i kanalizacji, ponieważ myślę, że to jest logiczne, ekonomiczne i racjonalne myślenie. Jeżeli budujemy nową drogę, to również trzeba przebudować tam wodociąg. Wodociąg ma ponad 50 lat, jest szereg awarii, jest awaryjność duża, w związku z tym stworzyła się taka szansa, którą zasygnalizowaliśmy już dość dawno i wodociągi taki projekt
przygotowały, to jest 1 100 000, więc są to potężne wydatki. W związku z tym udało nam się jakby włączyć w ten projekt również przebudowę wodociągu, który będzie finansowany przez przedsiębiorstwo wodociągów, żeby była jasność. No i wczoraj, czyli 17 lipca został ogłoszony przetarg. Czekamy na oferty. Myślę, że do końca miesiąca mają spłynąć oferty. Myślę, że w następnym jakimś naszym tutaj, podczas naszego następnego spotkania będę mógł przekazać. Mam nadzieję, że pomyślę wiadomości, chociaż wewnętrznie mogę tutaj powiedzieć jedno. Nie jestem optymistą aż takim, a raczej pesymistą, że to da się zrobić w ciągu 3 miesięcy. Dlatego mówię o tych, co mówiłem na początku, że nie znoszę czegoś takiego, że mamy w trybie takim nagłym, tak dalej. Uważam, że powinno w tym kraju przy takich zadaniach istnieć coś takiego jak środki niewygasające. Takie możliwości, mam nadzieję, że istnieją. Ja się spotkam z panią minister Bieńkowską w niedługim czasie, na początku września. Myślę, że ten temat poruszę, bo to nie może być tak, że gminy nie są traktowane równo. Bo niektóre gminy dostały takie decyzje na początku roku i zdążą, a my dostaliśmy to, co zostało i mamy w ciągu 3 miesięcy zdążyć. W związku z tym uważam to jako uwagę i krytyczną uwagę pod adresem naszego rządu i w ogóle realizacji tego programu. Jak sami Państwo usłyszeli, nie będzie łatwo. Mamy bardzo mało czasu na to, aby zrealizować tą inwestycję. Miejmy nadzieję, że się uda i będziemy niedługo jeździć po równej, ładnej ulicy Długosza w Kłobucku. Dziękuję. Do zobaczenia i usłyszenia.